Pierwsza księga Kronik, 14 rozdział od pierwszego wersetu. Stary Testament, pierwsza księga Kronik, 14 rozdział od pierwszego wersetu. A Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drzewem cedrowym i murarzy i cieśli, aby mu zbudowali dom. I poznał Dawid, że Pan potwierdził go jako króla nad Izraelem, gdyż wyniesiona została wysoko jego władza królewska ze względu na jego lud izraelski. Pojął też Dawid więcej żon w Jerozolimie i zrodził więcej synów i córek. Te są zaś imiona tych, którzy mu się urodzili w Jerozolimie: Szamła, Szobab, Natan, Solomon i Bahar, Eliszua, Elpelet, Nogach, Nefek, Jafia, Elishama, Beliada i Elipelet. A gdy Filistynczycy usłyszeli, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby pojmać Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wyszedł naprzeciw ich. Gdy zaś Filistynczycy naciągnęli i rozłożyli się na równinie Refaim, zapytał Dawid Boga: czy mam ruszyć na Filistynczyków? I czy ty wydasz ich w moje ręce? Pan odpowiedział: ruszaj, a ja wydam ich w twoje ręce. I ruszyli nad Baal Perasim, i tam Dawid ich pobił, po czym Dawid rzekł: przełamał Bóg moją ręką moich nieprzyjaciół, jak przełamują się wody. Dlatego nazwano tę miejscowość Baal Perasim. Porzucili tam nawet swoje bożki i Dawid nakazał, aby spalono ich w ogniu. Gdy zaś Filistynczycy ponownie rozłożyli się na równinie, Dawid znowu zapytał się Boga, ale Bóg mu rzekł: nie ruszaj za nimi, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy ruszysz do bitwy, gdyż wtedy Bóg będzie tobą, aby pobić wojsko filistyńskie. Dawid uczynił tak, jak mu nakazał Bóg, i pobił wojsko filistyńskie od Gibeon aż do Gezer. Wtedy rozeszła się sława Dawida po wszystkich krajach, a Pan sprawił, że lęk przed nim napawał wszystkie narody. Amen. W wieku 17 lat Bóg namaścił Dawida królem i dał mu obietnicę, że będzie następnym królem ludu izraelskiego po Szaulu. Jednak okres do namaszczenia go królem nie był dobry dla Dawida, odwrotnie, był całkowicie zły i trudny ten czas i okres. Miał bardzo wiele trudności Dawid, od Saula, od wojska Saula, tyle trudności, że mam pytanie, jak przystał do samego końca, jak nie porzucił tego wszystkiego. I to jest to niebezpieczeństwo. Pierwsze niebezpieczeństwo, które mamy jako chrześcijanie, jest, że porzucimy, że zmęczymy się, pomimo że mamy obietnicę porwania Kościoła. I oprócz tego mamy jeszcze inne obietnice, że Bóg będzie z nami. Ale to, że mamy obietnicę, że rzeczy są pewne i potwierdzone poprzez Boga i poprzez Ducha Świętego, nie znaczy, że te wydarzenie, że te pewność, że wszystko będzie dobrze szło. I dzisiaj jak pomyślimy, każdy z osobna, że mamy dużo zmartwień i trudności, ale poprzez Słowo Boże jest to fizjologiczne. I mówi Słowo Boże, że poprzez wiele smutku wejdziemy do Królestwa Niebios. I to było fizjologiczne, ale i potrzebne dla Dawida. I było to fizjologiczne i potrzebne, aby stał się królem, bo stał się królem doświadczonym poprzez Boga. Pracownik, który idzie według Słowa Bożego i według woli Bożej, aby się ukazało, że jest nieruszalny i stały. I zawsze znajdował się w dziele Boga, wiedząc, że Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby zapomniał trudność zmęczenia i jego dzieło.
i jest pewne i nie powinniśmy tego zapominać nigdy, że mamy potrzebę cierpliwości, aby czynić wolę Boga, aby rozkoszować się w obietnicach Ojca. Jest nam potrzebna cierpliwość wielka i ta cierpliwość jest potrzebna do zbawienia, bo ten, który będzie przystanie do końca, będzie zbawiony. Jest potrzebne, abyśmy się modlili i abyśmy nie podupadali na duchu. Nie może Bóg uczynić tego szybko, nie może uczynić Bóg czegoś wielkiego. Może, chce i uczyni, ale nie tak jak my to myślimy, nie tak jak my to chcemy, ale uczyni to według swojej woli. I Dawid do 30 lat przez 3 lata był w wielkiej trudności. I to, co jest niezwykłe, przed samym końcem, przed uwolnieniem go przez Boga, można powiedzieć, że przeszedł największą trudność. Tam w jednostce wojskowej, gdzie jak powrócił, znalazł wszystkie kobiety i dzieci uniewinnione i jednostka wojskowa zniszczona, spalona i doszło do tego, że jego wojsko chcieli ukamieniować go. I mógłby ktoś powiedzieć, że wszystko się skończyło. I przychodzą momenty w naszym życiu, że wszystko się skończyło i teraz co się stanie? Teraz jaki będzie ciąg dalszy? Kochani bracia, teraz co się stanie? Teraz będzie działał Bóg. Teraz co się stanie? Teraz zobaczysz rękę Boga mocną. Zobaczysz Boga Wszechmogącego. I taki sposób działa Bóg. Nie mógł lud izraelski wyzwolić go z Egiptu od razu? Mógł. Ale chciał, aby była pokazana była jego moc poprzez plagi. I w taki sposób działa Bóg. Ale chciał także pokazać nam poprzez Słowo Boże, w jaki sposób działa diabeł i szatan. Jest potrzebą, abyśmy przeszli przez wąską drogę. Dla naszego wyćwiczenia, dla naszego utrzymania, dla naszego duchownego, dobrego stanu. I przypomnijcie samego siebie, jak wszystko jest dobrze, jak bardzo mało się modlimy i jak zaczynają się rzeczy trudniejsze, jak bardzo dużo się modlimy. Jest potrzebą, ale tam, gdzie musimy zwrócić bardzo wielką uwagę, jest to, abyśmy nie podupadali na duchu, abyśmy tego nie porzucili, abyśmy nie powiedzieli, że wszystko się skończyło. Przez 13 lat Dawid, teraz król ludu izraelskiego, teraz, że widzimy, że wszystko się poukładało, nie znaczy, że jesteśmy teraz w bezpieczeństwie. I dzisiejsza wiadomość jest, abyśmy na to zważyli, że nasza dusza jest zawsze w niebezpieczeństwie. Nigdy nie ma bezpieczeństwa. I jak Słowo Boże mówi, że jak ludzie mówią, że jest bezpieczeństwo, wtedy przychodzi nagła katastrofa. I to jest tak samo się tyczy do nas. Wszystko jest poukładane, wszystko jest ułożone, ale przyjdzie niebezpieczeństwo. Przed 8 laty Filisteńczycy zniszczyli cały Izrael. I teraz jeszcze większe wojska Filisteńczyków przychodzą nadchodzą na Dawida. I Dawid nie czuje się dobrze, bo widzi jedne wojsko bardzo wielkie, ale nauczył się przez te 13 lat, że pomocnikiem jego jest Pan, że pastorem jego jest Pan, że on może go uwolnić. I skąd przyjdzie pomoc moja? Ale wie, że pomoc moja przyjdzie od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Ma pewność tą z doświadczenia. I dlatego powinniśmy mieć dużo doświadczeń z błogosławieństw, z działania Pana, ze zbawienia Pana. Jak bardzo ważne jest to. I od razu idzie do Pana i pyta się, mam iść na nich, będziesz ze mną, zwycięży ich. I odpowiedź Pana, idź, ja będę z Tobą i zwyciężysz ich. I jak teraz powiedział mu to Pan, nie boi się wcale. Nie boi się, bo ma Słowo Chrystusa, Słowo Pana, Słowo Boga. Ma prowadzenie, ma
kierunek jest prowadzony poprzez Ducha Świętego. Nie idzie poprzez przypadek, nie idzie poprzez uczucia, poprzez swoje zdolności, ale idzie według Słowa Bożego i dlatego jego serce nie znajduje się w niebezpieczeństwie. Dusza jego może być w niebezpieczeństwie, ale serce nie. Czyli pozostanie, przystanie, zwycięży, bo serce jego jest przyklejone do Słowa Chrystusowego, do Słowa Bożego. I tak jak powiedział Bóg, tak się stało. Tak jak mówi Bóg, tak się stanie. I zwyciężył wielkim zwycięstwem. I zwycięstwo te nie było dlatego, bo był zdolny i miał wielkie wojsko, ale było od Boga. I nie zapominajmy, tak jak powiedzieliśmy, przed 8 laty stało się całkowicie to odwrotne i stało się to dlatego, bo królem był Saul. Wtedy jak poszedł wezwać słowo od Pana i Bóg mu nie odpowiedział, dlatego, bo się oddalił od niego Bóg. I doświadczenie Saula było coraz dalsze od Pana. Rzeczywiście upadły, oddalony od Boga. Zniszczenie całkowite. Jednak przychodzimy jeszcze do bardziej ważnych sytuacji. Filisteńczycy znowuż ponownie rozłożyli się na równinie. Jeszcze bardziej mocnym wojskiem. I teraz te rzeczy są jeszcze bardziej niebezpieczne dla Dawida. Nie zaczyna uczuciowo. Zwyciężyliśmy ich pierwszy raz, teraz zwyciężymy ich znowuż. Teraz będzie łatwiej. Teraz Bóg jest razem z nami. I wszystkie te myśli, które przychodzą nam na myśl, aby dały nam uczuciowego ducha, które są niebezpieczne, które wyznaczają niebezpieczność naszej duszy. Nie bójcie się, mam wiarę, Bóg jest z nami, tak mówili niektórzy, mam wiarę. Ale wiara, aby miała wynik, musi być utwierdzona na Słowie Bożym. Masz wiarę na swoich myślach, na swoim poglądzie, na swoim logicznym myśleniu i to jest bezużyteczna wiara. Wiara miała moc, musi być potwierdzona poprzez Słowo Boże. I Dawid nie wpada w tą pułapkę. I to nie są dobre rzeczy, które czyni chrześcijanin. Jest w niebezpiecznej sytuacji chrześcijanin, jak podpiera się na wiarze swojego poglądu. Ja jestem całkowicie pewny, gdzie się potwierdza ta pewność. Dawid jednak uniżony. I mądrze idzie znowuż do Pana. I Bóg mu nie powie znowuż te same rzeczy. Zmieni. Mam iść na nich, nie idź, uciekaj. Mam nie iść, nie idź. Nie idź, idź z tyłu, od strony krzewów balsamowych i czekaj tam. Nie jest teraz czas, abyś ruszył, abyś teraz walczył. Kto to może powiedzieć? Tylko Bóg. Tylko Bóg wie, kiedy jest czas wojny, kiedy jest czas pokoju i kiedy jest czas, jak mamy się chować. Tylko Bóg wie. Teraz nie jest czas, abyś szedł walczyć, teraz jest czas, abyś się schował. Abyś się schował, bo jesteś w niebezpieczeństwie. Są takie momenty w życiu chrześcijanina bardzo dużo. Teraz jest czas, abyś się uspokoił. Teraz jest czas, abyś pozostawił czas, aby przeleciał, aby przebiegł. I to jest jedna tajemnica. Abyśmy zostawiali czas, aby przebiegł, dopóki Pan nam przemówi. Bo jak czekamy na głos Boga, męczymy się. Tracimy cierpliwość. Mówimy, dlaczego nie przemawia do mnie Bóg? Niech nam powie tak albo nie. Jednak Bóg mówi, czekaj, poczekaj, ale powiedz mi tak albo nie, poczekaj, idź, schowaj się za krzewami balsamowymi. I jak usłyszysz odgłos stąpania,
wtedy wiedz, że jest czas, ten czas. Schowany, czekaj. Schowany z tyłu za Chrystusem, czekaj. I to jest bardzo ważne, abyśmy mogli czekać. Bo człowiek nie może czekać. Przeszedł jeden rok, przeszło dwa lata, poczekaj jeszcze. Przeszło 10 lat, poczekaj, czekaj. Pamiętacie Elżbietę? Zestarzałam się i nie mogę urodzić dziecka. I teraz mówi Bóg, teraz zrodzisz dziecko. Ale to nie będzie zwyczajne dziecko, będzie Jan Chrzciciel. Poczekaj. I to jest najtrudniejszy moment w życiu chrześcijanina. Czas, abyś czekał schowany, dopóki przyjdzie czas wypełnienia. Jednak Dawid po 17 latach męki jest doświadczony. I te 17 lat było potrzebne. Nauczył się słuchać głos Boga. Nauczył się rozróżniać i być posłuszny według Słowa Bożego. Nauczył się walczyć, ale nauczył się także chować. Nauczył się być sługą Boga prawdziwym. Nauczył się dużo rzeczy. I te wiadomości będą dla niego służne aż do końca jego życia. I te wiadomości będą tak samo służne dla wszystkich innych, ale i dla nas, bo to będzie jeden przykład żywy człowieka, rzeczywiście Bożego, który był zwycięzcą i był zwycięzcą do samego końca. Nie starczy, kochani bracia, abyśmy mieli kilka zwycięstw. Trochę, mało zwycięstw. Pierwszy raz, drugi raz. To, co ma znaczenie, jest, abyśmy zwyciężali do samego końca. Życie nasze powinno być same zwycięstwa poprzez Chrystusa, bo Bóg jest ten, który nas zapewnia, że uczynia nas, że zawsze jesteśmy zwycięzcami poprzez Chrystusa. Nie chce Bóg przegranych w naszym życiu, nie chce zniszczeń, nie chce katastrofy. Bóg chce zwycięstwa. I tylko Bóg może ci zabezpieczyć w życiu twoim zwycięstwa. Tylko, zawsze. Ale ten, który ma zabezpieczone zwycięstwa poprzez Pana, jest ten, który ma cierpliwość. I poprawniej, ten, który ma cierpliwość, aby oczekiwać na głos Pana. Czekać, aby go poprowadził Bóg. I tak jak mu powiedział Bóg, tak się stało. W pewnym momencie usłyszał odgłos stąpania. I od razu, według Słowa Bożego, ruszył do bitwy. I zwycięstwo było wielkie. I pytaniem jest, dlaczego, Panie, powiedziałeś mu, żeby czekał? I odpowiedź jest, kochani bracia, bardzo ważna. Dlaczego mamy czekać? Nie może Bóg nam dać teraz zwycięstwa, mówi Słowo Boże. I pobił wojsko filistyńskie od Gibeon aż do Gezer. Całkowite zwycięstwo. Teraz już nie przyjdą znowuż Filistyńczycy. Pierwszy raz było zwycięstwo, który ma ciąg dalszy wojny. Drugi raz jednak, gdzie było prowadzenie i cierpliwość, było zwycięstwo całkowite, wyznaczające. I od tego momentu Filistyńczycy nie ruszyli naprzeciw. Małe były ich wojny i znajdowali się w trudzie zawsze. Było zwycięstwo, które ich zniszczyło. Filistyńczycy, czytałem w historii kiedyś, że byli emigrantami z Krety i z Egio. Byli ludzie zcywilizowani, bogaci, z wysoką technologią, wyższą nawet od Żydów. I Żydzi, jak chcieli stworzyć narzędzia, aby mogli orać w polu, szli do nich, aby im zrobili. Nie było możliwe, aby wywyższyli Filistyńczyków, bo on był narodem handlowym i wojskowym.
Ale kochani bracia, moc i technologia ludzi nie może się przeciwstawić wobec prowadzenia Boga, wobec mocy Chrystusa, wobec mocy Słowa Bożego. Jak Słowo Boże Cię prowadzi i pokazuje Ci kierunek, da Ci zwycięstwo. Nie da Ci małego sukcesu. Chrześcijanin nie ma małych sukcesów. Ma też je, ale chrześcijanowi Bóg chce dawać całkowite zwycięstwa, całkowite zbawienie. I wiadomość jest, że nasza dusza jest w niebezpieczeństwie zawsze, wynikiem naszej obrony, abyśmy znajdowali się w bezpieczeństwie, którą jest, abyśmy się przybliżali i pytali Pana i abyśmy mieć całkowite prowadzenie i kierunek Ducha Świętego, wynikiem jest nie zachowanie naszej duszy, ale zwycięstwa. Wychwalany jest Bóg. W życiu Twoim, jak Twoje kroki i Twoje chodzenie nie jest popierane na Twojej logicznym myśleniu, na Twoich poglądach, na Twoich zdolnościach, na poradach ludzi i cokolwiek ludzkie i człowiecze, jak się nie opiera na tym, ale jak się opiera na Słowie Bożym i na głosie Ducha Świętego, w życiu Twoim będzie szedł ze zwycięstwa na zwycięstwo. Słowo Boże mówi od wiary do wiary, od chwały do chwały. Amen.